Zaczynamy. Witam Państwa serdecznie z naszego zaimprowizowanego studio, gdzie jest trochę gorąco, bo mamy upał, ale to się cieszmy tym, bo jest lato i latem jest ciepło. Całe szczęście. Dobrze by było, żeby zimą też było ciepło. Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem, będę czytał fragmenty książki, którą wiele z osób już zna, Socjalizm i śmierć tom pierwszy. Jest to jedna z moich ulubionych napisanych przeze mnie książek. Bardziej ulubiony jest tylko chyba Kredyt i wojna. I przeczytam dzisiaj, proszę Państwa, fragment rozdziału, który nosi tytuł Od Londynu do Tworek. W przedziwny sposób traktowane były przez dziennikarzy przełomu wieków XIX i XX istotne wydarzenia bieżące. Oto krakowski czas poświęcił 27 lipca 1904 roku ledwie dwie linijki na informację dotyczącą pożaru Rozwadowa, gdzie spłonęło ponad 50 domów. Opis zaś awantury w Tworkach, która rozegrała się pomiędzy dwoma obłąkanymi arystokratami, zajmuje prawie pół szpalty. Warto przypomnieć tę historię, żeby przekonać się, jak dziwnym i niezwykłym miejscem był szpital dla psychicznie chorych we wsi Tworki pod Pruszkowem. Osadzono tam dnia pewnego dwóch wielkich panów, Włodzimierza, hrabiego Dąbskiego i Fryderyka, barona Offenberga, kurlandzkiego Niemca rodem z Rygi. Dąbski znalazł się w szpitalu wariatów, ponieważ pewnego dnia siadł na parapecie okna swojego mieszkania, mieszczącego się przy ulicy Złotej 1 pod numerem 4, i zaczął prażyć do przechodniów z rewolweru, śmiejąc się przy tym upiornie. Znana z bezwzględności w takich razach carska policja wywlekła szaleńca z mieszkania i ciągnąc go po schodach, a także okładając kułakami, przetransportowała do cyrkułu. Tam wezwano lekarza, który orzekł, że Włodzimierz hrabia Dąbski powinien znaleźć się pod obserwacją. Przewieziono go więc do Tworek. Fryderyk, baron Offenberg, trafił do najsłynniejszego w całym królestwie szpitala dla obłąkanych w innych okolicznościach. Kształcił się on mianowicie na wojskowego, ale w rodzinnym mieście znany był z tego, że łatwo wdawał się w zatargi, które kończyły się strzelaniną. Wysłano go więc nad Wisłę, żeby mieć problem z głowy, ale to przecież niczego nie załatwiło. Pan baron wybrał się kiedyś w Siedlcach do restauracji Sielanka. I tam ni z tego, ni z owego, poirytowany zachowaniem kelnerów, którzy Bóg świadkiem niczego nagannego nie czynili, zaczął walić do nich ze swojej osobistej broni. Poranił kilka osób, a wezwana policja odstawiła go najpierw do cyrkułu, a potem karetką więzienną do Tworek. Obaj panowie świetnie się znali i doskonale czuli we własnym towarzystwie. Tak się jednak złożyło, że stanęła pomiędzy nimi kobieta. Dziennikarze nie zdradzili jej pochodzenia, poprzestając na informacji, że była cudzoziemką. Nie musimy rzecz jasna dodawać, że młodą i ładną. Z całym jednak przekonaniem rzec powinniśmy, że także kochającą ryzyko, bo kokietowanie jednocześnie dwóch wariatów lubiących bawić się bronią to nie jest rzecz zwyczajna i dostępna dla wszystkich. Pani ta stale zamieszkiwała w Warszawie, a kiedy bezwzględna policja i jeszcze gorsi konsyliarze zapuszkowali jej adoratorów w domu wariatów, odwiedzała ich tam, jak donosiły gazety, kilkukrotnie, przebywając dość długo z obu pacjentami. Wizyty te musiały pobudzić jakieś chorobliwe uczucia na tle erotycznym, bo dobra harmonia towarzyska między hrabią a baronem ustała. Na czym polegało ustanie harmonii towarzyskiej, postaram się opisać dokładnie. Pan hrabia pewnego dnia wyzwał pana barona na pojedynek, ale ten, będąc widocznie chwilowo w stanie przytomności emocjonalnej, oświadczył, że dom wariatów nie jest odpowiednim miejscem, by odbywać na jego terenie pojedynki. Swoje obiekcje wyłożył pan baron dość klarownie, przekonując pana hrabiego, że strzelanina w szpitalnym parku spowoduje ich całkowitą izolację, a być może zamknięcie w Tworkach na zawsze. Sugerował też, że po wyjściu z zakładu gotów jest dać panu hrabiemu wszelką satysfakcję. Dąbski, słysząc te słowa, zaśmiał się diabolicznie i wzywając na świadków kiwających się pod ścianami nieszczęśników, owiniętych w kaftany bezpieczeństwa, oświadczył głośno, że uważa pana barona Offenberga za tchórza. Postąpił bardzo nierozsądnie, albowiem jak wszystkim wiadomo, wariaci są nie tylko przebiegli, ale także pamiętliwi i zdecydowani. Następnego dnia baron oświadczył, że bolą go zęby. Na terenie szpitala nie było dentysty, a więc zaproponowano mu wizytę u lekarza w Warszawie, gdzie miał się udać pod opieką dozorcy szpitalnego Baranowa. Temu ostatniemu surowo przykazano, by ani na moment nie spuszczał z oka barona Offenberga.
I tak się rzeczywiście stało. Ani na moment nie spuścił. Po południu obaj mężczyźni powrócili do Tworek. Wieczorem, kiedy hrabia Dąbski schodził po schodach na parter, zza zakrętu korytarza wychynął nagle baron Offenberg i przyłożywszy hrabiemu rewolwer wprost do piersi, nacisnął spust. Straszliwy huk rozległ się na korytarzach, a nieszczęśnicy pozamykani w izolatkach zaczęli wyć w niebo głosy przerażeni hałasem. Kula jednak chybiła, przeleciała pod pachą hrabiego, a pan baron próbował strzelić po raz drugi. Dąbski rzucił się jednak na niego i przywalił do ziemi. Za chwilę nadbiegła obsługa szpitala i pana barona ryczącego straszliwie i szarpiącego się wyniesiono do izolatki, w której przebywał aż do czasu całkowitego uspokojenia. Przy panu baronie znaleziono nie tylko rewolwer, ale także 50 zakupionych naboi. Wezwano dozorcę Baranowa, który nie potrafił wyjaśnić, jak to się stało, że pilnowany przezeń człowiek kupił nie tylko rewolwer, ale także 50 naboi, a przecież miał tylko wyleczyć chory ząb. Zgromadzeni lekarze patrzyli w tępą twarz Baranowa, a ten wzruszał tylko ramionami. My jednak potrafimy odgadnąć, co chodziło im po głowie. Takie oto myśli. Sprzedajna świnia, nie bał się Boga, wziął półrublówkę i pozwolił się uzbroić wariatowi. Nie sądzę, byśmy mijali się z prawdą. Baranow został za karę zamknięty na kilka dni w areszcie. Cóż to jednak jest kilkudniowy areszt w porównaniu ze srebrną półrublówką z wizerunkiem najjaśniejszego pana? Nic, betka. Chociaż baron odgrażał się, że kiedy tylko wypuszczą go z izolatki, natychmiast spróbuje zastrzelić pana hrabiego, nic ponad opisane wypadki już pomiędzy obydwoma arystokratami nie zaszło. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że ten fragment pobudził Państwa zainteresowanie i że sięgną Państwo po tą niezwykłą książkę. Wrócimy jeszcze do czytania tych rozdziałów. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.